Gierada, Platforma Obywatelska. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Minister. Ja oczywiście nie chcę polemizować na temat tej ustawy, bo jej kierunek jest jak najbardziej słuszny, ale chciałem porozmawiać o szkolnictwie wyższym. Na samym początku, kiedy pani minister Kudrycka przejmowała resort, postawiła pewną diagnozę. Pamiętam z niej przede wszystkim dwie rzeczy. Jednej wynikało to, że mamy w naszym kraju jedną z największej ilości osób, które kończą akurat swoją edukację z tytułem magistra, a więc mają wyższe wykształcenie. I to by dobrze świadczyło o naszym systemie edukacji. Ale z drugiej strony mamy jeden z najniższych. W zasadzie jesteśmy na samym końcu Unii Europejskiej, wśród krajów, do których przyjeżdżają ludzie z zagranicy i studiują. I pamiętam wtedy takim projektem, pani minister, miało być to, by stworzyć chociaż jedną uczelnię w naszym kraju, która będzie pewnego rodzaju takim okrętem flagowym i czymś, czym moglibyśmy się pochwalić i ściągnąć studentów zagranicznych. Ja wiele zastanawiałem się na temat, która z tych uczelni może być. Mam pytanie do rządu, czy taka uczelnia już została wyznaczona, bo wiemy, że Uniwersytet Jagielloński akurat jest uczelnią, która najwyżej jest notowana w rankingach z naszych uczelni w naszym kraju i jest uczelnią o bardzo dużej tradycji. Dziękuję bardzo. Pan poseł Andrzej Gut-Mostowy. Tak, panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Wiemy, że akurat i tutaj nie ma chyba żadnych sprzeczności przepisy, które uchwaliliśmy 21 listopada, które narzucały pracodawcom, niezależnie od większości ich firm, od wielkości i ilości osób zatrudnionych w ich firmach, wyznaczenie i przeszkolenie minimum jednej osoby w zakresie przepisów pożarowych, no były w tym momencie, możemy powiedzieć jasno, największą wpadką tego parlamentu legislacyjną, ale muszę też powiedzieć moim kolegom z Prawa i Sprawiedliwości, że my jako parlament parlamentarzyści wszyscy jesteśmy za to odpowiedzialni i uważam, że dobrze, że do tej pory publicznie tutaj jakby nie obwinialiśmy się winą, bo my od samego początku do końca bierzemy jednak udział w tym procesie legislacyjnym. Ja mam z kolei jednak pytanie zarówno do pana ministra, jak i do posła sprawozdawcy. Pierwsze do pana ministra i dotyczy ono jednej rzeczy, bo wiemy, że dalej jakby w tym momencie nakazujemy pracodawcy do wyznaczenia takiej osoby, która będzie odpowiedzialna za przeciwdziałanie pożarowe, za pierwszą pomoc i powołujemy się tutaj jakby na przepisy BHP. Ale jest tutaj moja taka sugestia, bo wiemy, że akurat jeśli chodzi o BHP, nie zawsze to działa tak, jak powinno działać i ta świadomość często pracowników nie jest na odpowiednio wysokim poziomie. Czy może nie spróbować wprowadzić jakiejś zachęty dla przedsiębiorców, choćby korzystając z środków tak zwanych miękkich unijnych, by postarać się przeszkolić dobrze tych pracowników, osobę odpowiedzialną. I to mówimy o przeciwpożarowych, ale również, a może i nawet zwłaszcza pierwszej pomocy. I druga sprawa, bo też mam taką pewną wątpliwość i to tutaj do posła sprawozdawcy, czy osoba wyznaczona przez pracodawcę, czy dany pracownik, jeśli chodzi o jego wiedzę i ewentualne późniejsze poczynania, czy jest odpowiedzialny później tylko w ramach tych zadań, które zostały mu nowe.